Jaya Charyadeva Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 14 płyta, 96 ścieżka. Jest to wykład z Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 8, tekst 33, dany przez Jego Boską Miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 25 kwietnia 1972 roku w Los Angeles, w Kalifornii. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Apare Vasudevasya. Vasudevasya. Evakyam yachito bhyagat. Evakyam yachito bhyagat. Ajastvamasya kshemaya. Ajastvamasya kshemaya. Vadhaya chasuradvisham. Vadhaya chasuradvisham. Translation. Tłumaczenie. Inni mówią, że zarówno Vasudeva i Devaki modlili się do Ciebie, żebyś przyjął swoje narodziny jako ich syn. Niewątpliwie jesteś nienarodzony. Mimo to przyjmujesz swoje narodziny dla ich dobra i zabicia tych, którzy są przeciwni półbogom. Są dwa cele inkarnacji. Jest to stwierdzone w Bhagavad Gita. Pan mówi, że kiedykolwiek jest taka nieprawość, takie niewypełnianie religijnych obowiązków, dla nich znaczy nieregularność, tak jak wypełniasz jakąś służbę. Tam mogą być jakieś niedociągnięcia. Wtedy dostaje się taka zanieczyszczona. To znaczy rozwój niereligijności. To znaczy, jeśli twoje bogactwo się zmniejsza, wtedy twoja bieda się zwiększa. Balance. Takie to jest balans. Jeśli zwiększysz tą stronę, inna strona zmniejszy się. Ale jeśli zwiększysz tą stronę, inna strona. Ale ty musisz utrzymać taki balans. To jest potrzebne. Dlatego w społeczeństwie ludzkim to jest przeznaczone, aby utrzymać balans. Czym jest ten balans? Oni nie wiedzą. Tak, balans. Z jednej strony duch, z innej strony materia. Teraz jesteśmy, faktycznie, jesteśmy duchowi. Tak czy inaczej, byliśmy tak włożeni w to ciało, materialne ciało. I z tego celu, tak długo jak posiadamy to ciało, my mamy takie potrzeby tego ciała.
jedzenie, spanie, łączenie w pary i obronę. To są potrzeby ciała. Dusza nie potrzebuje wszystkich tych rzeczy. Dusza nie musi jeść. Tego nie wiemy. Cokolwiek my jemy, to jest dla utrzymania tego ciała. Są cielesne potrzeby, ale jeśli tylko tak doglądasz tych cielesnych potrzeb i nie dbasz o potrzeby duszy, to jest głupia cywilizacja, żadnego balansu. Oni nie wiedzą. Tak jak drań. On tylko pierze płaszcz, ale nie dba o ciało. Czy ptak jest w klatce? Jeśli dbasz o klatkę, a nie dbasz o ptaka w klatce, ptak będzie płakał. Kaka, daj mi pożywienie, daj mi pożywienie. Ale ty opiekujesz się klatką. To jest głupota. Dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi? Dlaczego w waszym kraju szczególnie? Przykładowo jesteście najbogatszym krajem w świecie. Nie macie biedy. Żadnego niedoboru pożywienia. Żadnego niedoboru samochodów. Żadnego niedoboru konta w banku. Żadnego niedoboru seksu. Wszystko jest kompletne, w pełni. A nadal, dlaczego jest grupa osób sfrustrowanych i zmieszanych, takich jak hipisi, nie są zadowoleni? Dlaczego? To jest błąd, ponieważ nie ma balansu. Wy dbacie o cielesne potrzeby życia, ale nie posiadacie informacji o duszy. Jest również potrzeba dla duszy, ponieważ dusza jest prawdziwą tym rzeczą. Ciało jest jedynie przykryciem. Jest powiedziane. Ja objaśnię ten werset. Dharma saglani bhavati. This is dharma saglani. Pollution of duty. Zanieczyszczony obowiązek. Dharma oznacza obowiązek. Dharma to nie jest rodzaj wiary. W słowniku angielskim jest powiedziane, religia oznacza wiarę. Nie, nie. To tak nie jest. Dharma oznacza faktyczną konstytucjonalny obowiązek. To jest dharma. Jeśli nie masz informacji o duszy, jeśli nie wiesz, jaka jest potrzeba duszy, tylko jesteś zajęty cielesnymi potrzebami życia, cielesnymi komfortami. Cielesne komforty nie uratują ciebie. Przykładowo, osoba jest bardzo wygodnie usytuowana. Czy to znaczy, że on nie umrze? On umrze. Jedynie przez cielesne komforty nie możesz istnieć. Przetrwanie najsilniejszych. Walka o przetrwanie. Ale kiedy jedynie dbamy o ciało, to nazywa się dharmasaglani, zanieczyszczone. Ktoś musi wiedzieć, jaka jest potrzeba ciała i jaka jest potrzeba duszy. Prawdziwą potrzebą życia jest dostarczenie komfortu duszy. Dusza może być wygodna nie przez materialne takie aranżacje, ponieważ dusza jest inną tożsamością. Dusza musi otrzymać duchowe pożywienie. Tym duchowym pożywieniem jest ta świadomość Kryszny. Jeśli dasz duszy duchowe pożywienie, kiedy ktoś jest chory, ty musisz dać mu dietę i lekarstwo. Dwie rzeczy są wymagane. Jeśli jedynie dajesz lekarstwo, żadnej diety,
to nie będzie wielki sukces. Obydwie rzeczy. Dlatego ten ruch świadomości Kryszny jest przeznaczony, aby dać pożywienie, znaczy dietę i lekarstwo duszy. Lekarstwem jest Mahamantra Hare Krishna. Parikshit Maharaj powiedział Shukadevi Goswamiemu, że ta rozmowa Bhagavata, którą ty przygotowałeś, aby dać mi, to nie jest zwykła rzecz. Ta rozmowa Bhagavata jest tak, czerpią z niej radość osoby, które są Nivritta Trishna. Trishna znaczy pragnienie. Każdy w tym materialnym świecie pragnie. Ktoś, kto jest wolny od tego pragnienia, on może smakować Bhagavata, jak przyjemne to jest. To jest taka rzecz. Podobnie Bhagavata znaczy również mantra Hare Krishna, jest również Bhagavata. Bhagavata znaczy cokolwiek w związku z Najwyższym Panem. To nazywa się Bhagavata. Najwyższy Pan jest nazywany Bhagavanem. A w związku z Nim cokolwiek, to Bhagavat Shabda przemienia w Bhagavat Shabda. Parikshit Maharaja powiedział, że smak Bhagavata może być tak doświadczany, smakowany przez osobę, która skończyła swoje pragnienia tęsknotę materialnych pragnień. Dlaczego taka rzecz powinna być smakowana? Lekarstwo na naszą chorobę narodzin i śmierci. Bhava znaczy stanie się. W obecnej chwili jesteśmy w chorym stanie. Oni nie wiedzą, jaki jest chory stan, jaki jest zdrowy stan, ci dranie. Oni nie wiedzą niczego. Nadal uchodzą, pozują na wielkich naukowców, filozofów. Oni nie pytają, że ja nie chcę umrzeć. Dlaczego śmierć jest wymuszana tak na mnie? Nie ma takiego pytania. Ani nie ma żadnego rozwiązania. Nadal są naukowcami. Jaki rodzaj naukowców? Nauka znaczy, że ty awansujesz wiedzy tak, że twój nieszczęsny stan życia może być zmniejszony, zminimalizowany. To jest nauka. Inaczej, czym jest ta nauka? Oni tylko obiecują w przyszłości. Ale co ty teraz rozwiązałeś teraz, panie? Teraz ty cierpisz, jak cierpiałeś. I to cierpienie będzie miało nadal miejsce. W przyszłości wynajdziemy jakieś chemikalia. Nie. Faktycznie. Atyantika. Ostatecznie. Atyantika znaczy ostatecznie. Dukha znaczy cierpienie. Taki powinien być cel ludzkiego życia. Ale oni nie wiedzą, co jest atyantik dukha. Dukha znaczy cierpienie. To atyantik dukha jest wskazane w Bhagavad Gita. Tutaj jest, panie. Czym to jest? Narodziny, śmierć, starość i choroby. Co zrobiłeś, aby zmniejszyć czy zneutralizować to dukha, te cierpienia? Tam nie ma takiej rzeczy w materialnym świecie. Ostatecznym takim uwolnieniem od wszelkich rodzajów cierpień jest to stwierdzone w Bhagavad Gita. Czym to jest?
dukkhalam asasatam naapnubanti mahatmana saṃsiddhiṃ paramāṃ. So you should read all this. Powinniście wszystko to czytać. Macie Bhagavata, wszystko jest objaśnione. Ostateczne uwolnienie od wszelkich cierpień. Czym to jest? Mamupetya. Ktoś, kto przyszedł do mnie, czy ktoś, kto przychodzi do mnie z powrotem do domu, do Boga. Oni nie posiadają wiedzy, kim jest Bóg i czy ktoś może udać się z powrotem do domu, do Boga. To jest praktyczna rzecz, czy nie? Żadnej wiedzy. Tylko jak zwierzęta, to wszystko. Żadnej wiedzy. Oni modlą się. O Boże, daj nam nasz codzienny chleb. Teraz prosisz Jego. Pytasz Jego, kim jest Bóg? Czy on, zapytaj Jego, kim jest Bóg? Czy On może objaśnić? Nie. Wtedy kogo my prosimy? W powietrze? Jeśli proszę, jeśli dają jakąś petycję, tam musi być jakaś osoba. Ja nie wiem, kim jest ta osoba, gdzie umieścić tą petycję. Tylko oni mówią, że On jest w niebie. Niebo. Jest tak, w niebie jest również wiele ptaków. Ale to nie jest Bóg. Widzicie? Żadnej wiedzy. Żadnej wiedzy. Niedoskonała wiedza. W ogóle. I oni uchodzą za wielkich naukowców, filozofów, myślicielów, pisarzy. Wszystko pieczątki. Wszystkie... Wszystko śmieci. Jedyną książką jest Śrimad Bhagavatam. Wszystko śmieci. W Bhagavata jest powiedziane. Tadbhaga visarga janataga vipla jasmin pratisrupam avaddhavattapi namani nantasya jasam kitani jat sinnanti gayanti giranti sadha. Z innej strony. Jakakolwiek literatura, która nie ma związku z wiedzą o Bogu, to jest takie miejsce, gdzie wrony się cieszą, gdzie wrony mają radość. A gdzie wrony mają radość? W brudnym miejscu. A łabędzie, białe łabędzie, one cieszą się wspaniałą, czystą wodą, gdzie są ogrody, gdzie są ptaki. Nawet u zwierząt jest podział. Klasa wron i klasa łabędzi. Naturalny podział. Wrony nie idą do łabędzi, łabędzie nie idą do wron. Podobnie w społeczeństwie ludzkim jest klasa osób pokroju kruków i klasa osób łabędzi. Ludzie jak łabędzie przychodzą tutaj, ponieważ tutaj wszystko jest jasne, czyste, wspaniałe, dobra filozofia, dobre pożywienie, dobre wykształcenie, dobre ubranie, dobry umysł, wszystko dobre. A osoby wrony pójdą do takiego i takiego klubu, takiego i takiego grupy, taniec nagi, tak wiele rzeczy. Ten ruch świadomości Kryszny jest przeznaczony dla osób klasy łabędzi, nie dla osób wron, nie. Ale my możemy przemienić kruki w łabędzie. Taka jest nasza filozofia. Ktoś, kto był wronem, teraz pływa jak łabędź, to możemy zrobić. Taka jest korzyść świadomości Kryszny.
Kiedy łabędzie zostają krukami, to jest materialny świat. To Krishna mówi, żywa istota jest uwikłana w tym materialnym ciele i próbuje zadowalać zmysły, jedno ciało za drugim. Taki jest stan. A dharma znaczy stopniowo przemienić kruki w łabędzie. To jest dharma. Tak jak jedna osoba może być bardzo niepiśmienny, niekulturalny, ale on może być przemieniony, wykształconego, kulturalną osobą przez wykształcenie, przez szkolenie. Ta możliwość jest w ludzkiej formie życia. Ja nie mogę wyszkolić psa, aby został wielbicielem. To jest trudne. To może być również zrobione, ale ja mogę nie być tak potężny. Tak jak zrobił Chaitanya Mahaprabhu, kiedy on szedł przez dżunglę Jarikanda, tygrysy, węże, jelenie, wszystkie zwierzęta, one zostały wielbicielami. Co było możliwe? Chaitanya Mahaprabhu. Ponieważ on jest Bogiem osobiście, on może zrobić cokolwiek. My nie możemy tego zrobić, ale my możemy pracować w ludzkim społeczeństwie. To nie ma znaczenia. Jakkolwiek upadła osoba jest, jeśli on przestrzega naszych instrukcji, wtedy on może być przemieniony. To jest nazywane dharmą. Dharma znaczy przyprowadzić kogoś do jego oryginalnej pozycji. To jest dharma. Tam mogą być stopnie, ale oryginalną pozycją jest, że my jesteśmy integralną cząstką Boga. A kiedy zrozumiemy, że jesteśmy integralnymi cząstkami Boga, to jest nasza prawdziwa pozycja życia. To nazywa się Brahma Bhuta. Pozycja, zrozumienie swojej realizacji Brahmana, tożsamości. Krishna przychodzi, to objaśnienie. Te Kunti mówi, że apare vasudevasya devakam jatitu apara. Vasudeva i Devaki modlili się do najwyższej osoby Boga, że my chcemy takiego syna jak ty. Takie jest nasze pragnienie. Chociaż byli w małżeństwie, oni nie mieli żadnego dziecka. Oni zaangażowali się w tapasję, surową tapasję, pokutę. Krishna przyszedł do nich. Co chcecie? Teraz my chcemy takiego dziecka jak ty. Dlatego tutaj jest powiedziane. Panie, chcemy syna takiego jak ty. Więc teraz, gdzie jest możliwość na innego takiego Boga? Krishna jest Bogiem. Bogów nie może być dwóch. Bóg jest jeden. Jak tam może być inny Bóg, żeby został synem Vasudevy i Devaki? Dlatego Bóg zgodził się, że to nie jest możliwe znaleźć innego Boga. Wtedy ja powinienem zostać waszym synem. Ludzie mówią, że ponieważ Vasudeva i Devaki chcieli Krishna za swojego syna, on pojawił się. Ktoś mówi. Będąc poproszonym przez modlitwę, on pojawił się. Tam asha chimaya bodhaya cha suradvisham. Inni mówią tą samą rzecz, jak ja objaśniałem. Faktycznie Krishna przychodzi uspokoić swojego wielbiciela, tak jak on pojawił się, aby uspokoić, zadowolić swojego wielbiciela, Vasudevę i Devaki. Ale kiedy on przychodzi, on robi inne zajęcia. Czym to jest? Vadaya oznacza zabijanie. Jest klasa osób, są zwani asurami. Są suradvisha. Są zawsze wrodzy wielbicielom. Są nazywani demonami. To jest Prahlad Maharaja.
Jego ojciec Hiranyakashipu. Hiranyakashipu jest ojcem Prahlada Maharaja. Ale ponieważ Prahlad Maharaja był wielbicielem, on stał się wrogiem. Taka jest natura demonów. Tak bardzo wrogi, że on był przygotowany zabić swojego własnego syna. Jedynym błędem jest, że ten mały chłopiec, on intonował Hare Krishna. Taki jest jego błąd. Ojciec nie mógł. Dlatego są nazywani Suradvisham. Zawsze wrodzy wielbicielom. Demon znaczy zawsze zawistny do wielbicieli. Ten materialny świat jest takim kiepskim miejscem. Wy macie bardzo wspaniały przykład. Tak, Jezus Chrystus, Pan Chrystus. Jaki był jego błąd? Ale Suradvisham, zawisne osoby zabiły jego. Jeśli znajdziemy, jeśli zanalizujemy, jaki jest błąd, jaki był błąd Jezusa Chrystusa, tam nie było błędu. Jedynym błędem było, że on nauczał o Bogu. I nadal on znalazł tak wielu wrogów. On był tak okrutnie okrzyżowany. Dlatego wy zawsze znajdziecie to, Suradvisham. Krishna przychodzi, aby zabić tych Suradvisham. Dlatego te zawisne osoby są zabijane. Ale to zajęcie zabijania może być robione bez obecności Kryszny. Ponieważ jest tak wiele naturalnych sił. Wojna, głód, zaraza, cokolwiek. Te miliony ludzi może być zabite. Krishna nie potrzebuje przychodzić tutaj, aby zabijać tych drani. Oni mogą być zabici jedynie przez wskazówki Kryszny, prawo natury. Natura ma tak potężną moc, że ona może stworzyć, może utrzymywać, może unicestwić, rozwiązać wszystko. Natura jest tak potężna. Shrishti znaczy stworzenie i sthiti znaczy utrzymanie i pralaya znaczy zniszczenie. Te trzy rzeczy natura może robić. Tak jak to stworzenie, materialne stworzenie jest naturalne. Natura, kosmiczna manifestacja, to będzie utrzymywane. Przez łaskę natury my otrzymujemy światło słoneczne, otrzymujemy powietrze, otrzymujemy deszcze i możemy sadzić nasze pożywienie, wspaniale jeść, wspaniale rosnąć. To utrzymanie również będzie robione przez naturę. Ale w jakimkolwiek czasie wszystko może być skończone jedynie przez jeden silny wiatr. Natura jest tak potężna. Aby zabić te demony, natura już tam jest. Oczywiście natura pracuje według instrukcji Kryszny. Jeśli Krishna mówi, że te demony mogą być zabite, wtedy uderzenie natury, silny wiatr może zabić miliony z nich. Dlatego celu Krishna nie potrzebuje przychodzić. Ale Krishna przychodzi, jak to jest stwierdzone tutaj. Krishna przychodzi, kiedy jest poproszony przez wielbiciela, takiego jak Vasudeva i Devaki. To jest jego przychodzenie. To jest powód jego przyjścia. I jednocześnie, kiedy on przychodzi, on również pokazuje, że ktokolwiek, kto jest zawistny do moich wielbicieli, ja zabijam ich. Oczywiście, jego zabijanie i utrzymywanie, ta sama rzecz. On jest absolutny. Ci, którzy są zabici przez Krysznę, oni natychmiast otrzymują wyzwolenie, na co potrzeba milionów lat, aby to otrzymać. Ludzie mówią w ten sposób, że Kryszna przychodzi dla tego celu czy tego celu. Ale faktycznie Kryszna przychodzi
dla korzyści wielbicieli. Kshemaya. Jakie jest znaczenie Kshemaya? O utrzymanie? O dobro. Dla dobra. Dla dobra wielbicieli. On zawsze tak patrzy na dobro wielbicieli. Dlatego z tej instrukcji Kunti naszym biznesem powinno być zawsze jak zostać wielbicielem. Wtedy wszystkie dobre cechy przyjdą do nas. Jeśli jedynie rozwiniesz swoje oddanie, drzemiące oddanie, naturalne oddanie. My mamy naturalne oddanie. Tak jak ojciec i syn, jest naturalne uczucie. I syn posiada naturalne oddanie do ojca, do matki. Podobnie my mamy nasze naturalne oddanie. Kiedy jesteśmy faktycznie w niebezpieczeństwie, nawet naukowcy, oni również modlą się do Boga. Ale kiedy nie są w niebezpieczeństwie, oni odrzucają Boga. Dlatego niebezpieczeństwo jest potrzebne, aby nauczać tych drani, że jest Bóg. To jest naturalne. To jest nasze naturalne. Sztucznie my próbujemy zniszczyć Boga. Bóg jest martwy, nie ma Boga. Ja jestem Bogiem, ten Bóg. Ten Bóg. To draństwo powinniśmy porzucić. Wtedy otrzymamy wszelką ochronę od Kryszny. Dziękuję Wam bardzo. Jai Śla Prabhupada, Jaya Acharya Deva.